W imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego pana Radosława Jagielskiego na takim spotkaniu, szkoleniu informacyjnym dla przedsiębiorców, dla podatników VAT, właściwie dla mikroprzedsiębiorców, których czekają nowe obowiązki już od 1 stycznia 2018 roku, czyli niebawem. Na to szkolenie, to spotkanie przewidujemy na 1,5 godziny czasu. Tyle czasu potrzebujemy, żeby państwu przekazać nawet te podstawowe informacje. Następnie po tym spotkaniu przyjdzie pani z ZUS-u i zachęcam państwa do pozostania na naszym spotkaniu. Też powie bardzo fajny temat na temat składki po nowemu, od nowego roku, też bardzo interesujące. Spotkanie pani z ZUS-u będzie troszeczkę krótsze, zajmie około 0,5 godziny, czyli przewidujemy, że 12 po 12:15 powinniśmy nasze spotkanie zakończyć. Może przedstawię się w ogóle, przepraszam, że tak zaczęłam od końca może. Nazywam się Małgorzata Jackiewicz, koordynuję pracą działu czynności sprawdzających i analitycznych w naszym Urzędzie Skarbowym. Będę miała przyjemność poprowadzić dla państwa spotkanie. Również moja koleżanka, współpracownica, pani Elwira Filipkowska, przedstawi państwu bardziej już, ja powiem troszkę o teorii, natomiast już pani przedstawi dużo ciekawszą rzecz, bo to już będzie praktyczne przedstawienie JPK-u i pokazanie tego, co państwa bardzo interesuje. Jeżeli państwo pozwolicie, ja siądę, będę mówiła. W międzyczasie zapraszam do zadawania pytań, jakieś sugestie, coś się państwu nasuwa na myśl. Proszę zadawać, będziemy starali się na bieżąco, że tak powiem, rozwiązywać problemy i zagadnienia. Żeby nie zasłaniać państwu ekranu, to ja sobie pozwolę siąść. Będzie i mi wygodniej i państwu, ja dosyć mam mikrofon, więc będę słyszana. W trakcie spotkania spróbujemy odpowiedzieć sobie na takie pytania. Czym jest jednolity plik kontrolny dla potrzeb podatku VAT? Kto składa taki plik? Kiedy się nie składa? Bo wyobraźcie sobie państwo, są osoby, które nie mają obowiązku składania. Jak złożyć taki plik, jeżeli już taki obowiązek powstał? Podamy państwu strony internetowe i kontakt telefoniczny. I z naszym urzędem, i z KIS-em, czyli Krajową Administracją Skarbową, która państwu jak gdyby będzie pomocna przy pierwszej wysyłce tych JPK-ów. W związku z tym rozpoczynamy. Która rodzi zmiany w wartościach wykazanych w tych deklaracjach, obligatoryjnie trzeba wysłać korektę JPK VAT. Korekty jak składamy? Do końca tego roku pierwszy JPK, który składamy, masz naszą deklarację. Deklarację właśnie tak jak składamy, to pierwsza jest złożeniem deklaracji. Kolejna wersja za ten sam okres jest już korektą, prawda? I przyjmuje wartość złożenie deklaracji 1, korekta deklaracji 2. To samo będzie w JPK. I tak, do końca roku, jeśli z państwa, którzy zechcą jeszcze skorzystać ze złożenia JPK, to mogą to zrobić jak najbardziej. Składają wtedy JPK jako wersję pierwszą. Pierwszy JPK za dany okres jest wersją pierwszą. Kolejny jest dwójką, złożeniem korekty. Po nowym roku wszystko wskazuje na to, że to będzie każdy JPK, pierwszy JPK składany za dany okres rozliczeniowy, czyli za styczeń 2018 roku, pierwsza moja wersja będzie przybierała wartość 0, każda kolejna korekta JPK będzie przybierała kolejną cyfrą alarmową, to znaczy 1, 2, 3. Jak myślę,